Siemaneczko, witam was serdecznie w openingu kart Pokémon. Uwaga, uwaga, po raz pierwszy edycja japońska. Oczywiście mam do dyspozycji w tej chwili 16 boosterów japońskich plus dodatkowe jeszcze niedotykane 16 kolejnych. I co dzisiaj będziemy robić? Otworzymy tylko 16, bo drugi odcinek będzie po angielsku. Czyli uwaga, uwaga, traj kompromituje się na cały świat. Przynajmniej będę próbował, bo oczywiście do odważnych świat należy, więc zaryzykuję i nagram odcinek dla całego świata, bo oczywiście być może tam się znajdzie kilka osób, które jest zainteresowane oczywiście openingiem jeszcze dodatku Celebration. Bo oczywiście to jest nic innego jak dodatek Celebration, tyle że oczywiście w edycji japońskiej nazywa się 25-lecie. No, sorry, ale Celebration a 25-lecie to jest niemalże to samo. Tyle że grafika inna, podkłady inne, karty te same, a kilkem brakuje. Oczywiście to mamy wszystko rozpisane, jakby patrzeć również i w albumie. Wam teraz pokażę. Mój albumik oczywiście mamy tutaj. Brakuje mi Surfing Pikachu. Oczywiście V, bo Surfing Pikachu w wersji VMAX mamy. Wiecie, takie szczęście. Później brakuje nam Mew w wersji Gold. Brakuje nam profesora Researcha, który oczywiście wiele osób ma i to chyba w pierwszym boksie jakikolwiek trafionym to zawsze im to wpada. I brakuje nam Charizarda, także kilka nam brakuje. Jedna ważna kwestia. W tym zestawie nie ma możliwości znalezienia kart właśnie tych z dalszej części zestawu normalnego Celebration. Czyli nie spotkamy Charizarda, Venusaura i tych wszystkich kart, które oczywiście są dostępne z tych takich specjalnych białych boosterów i one są o wiele droższe. Także jeśli ktoś by chciał dostać po prostu Charizarda lub też inne rzadkie karty, które brakuje mi dodatkowo jeszcze, poza ten podstawowy set do Mew, czyli bierze 30 kart, to nie ma możliwości. Oczywiście nie musimy tu nic zrobić, jeśli chodzi o takie openingi, wiecie, takie z krawędziami, takie mniejsze się otwiera w ten sposób, nie? To wam pokazałem bodajże na live'ie i na odcinku i wszystkich jest 16, to już liczyłem jak coś. Ale uwaga, to są japońskie. To są japońskie karty Celebration. Oczywiście tak jak wszędzie jest po 5, jednakże, co się okazuje, japońskie karty, nieważne jaki dodatek, da się wszystkie ważyć. Mamy wagę, którą się już wcześniej posługiwaliśmy. Sprawdzamy, mamy tarę, no pięknie. Sprawdzamy. Pierwszy 8,83. 8,82, to samo. 8,84, 82, 82, 80, 80, 89. Mamy tam jakieś dobre dropy. 89 kolejny. 75, o kurde, tu wiecie, nieraz może trafić się coś wyjątkowego. To jest tutaj mała waga. Najmniejsze. 91, 86, 90. Co jest grane? No kurde, biorę teraz po kolei. 85, powiedzmy, nie wiem, to tutaj damy. 85, 83 i 85, dobra. Sprawdzamy od najgorszych, nie? Po raz pierwszy opening japońskich kart Pokémon. Tylko teraz jak to się otwiera? Żeby nie było tutaj wtopy żadnej. Okej. Okay. Mniejsze dzióbki. I oczywiście tył kart jest japoński, nie? Do tej pory miałem wszystkie takie te normalne, czyli takie niebiesko, tam żółte krawędzie, a tu są całkowicie inne. I zgrzanie jest całkowicie inaczej prowadzone. I tutaj raczej nie będziemy, wiecie, przekładać. Po prostu tutaj nie ma kart do gry online, tylko po prostu od razu są, wiecie, patrzcie. Karty energii są świecące. To są karty świecące. Nie tak jak u nas nawet energii nie ma, nie? Nie ma w ogóle w Celebration energii. Mamy tą kartę, mamy, patrzcie, cała świecąca jest. To jest w ogóle o wiele lepszy rodzaj kart niż nasze europejskie, angielskie. Groudon, tak samo. Mamy, o, no i tyle, się skończy. Tak, i Mew na końcu, oczywiście nas musieli obdarować Mew. Bo tak to po prostu już bywa. Nie spodziewamy się tutaj niczego, wiecie, tych rzadkiego. I oczywiście w japońskich jest to dobre, bo waży się każdy, bo nie ma tych kart z kodami do gry tutaj online. Co to oczywiście nam pozwala ogarnąć właśnie, że dany zestawik ma rzadkie karty lub też nie. Mamy elektryczną. Zaraz pójdziemy dalej. Mamy tutaj Lugię, Reshirama, mamy tutaj Palkię. I mamy, ty, jak zimna. Porównajmy w tej chwili naszego wcześniejszego Kyogra do tego, nie? I patrzcie,
To jest jakby holo. Holo Kyogre. I teraz porównajcie, w ogóle mamy nie ten sam zestaw, ale jednak inne karty. He? Zwróćcie uwagę. No jest w ogóle całkowicie zajebista, jakaś inna. Nawet tutaj na krawędziach inaczej się błyszczy, nie? W ogóle takich rąbach się mieni. Zajebiste. Ej, ja wolę otwierać openingi te, karty japońskie. No wcale się nie dziwię, bardziej się przykładają do nich i po prostu, no, lepiej są wykonane i to jest wciąż japońskie, nie? I była jedna boostera, która miała bodajże 83 albo 84. I on mógł być tym, że tak powiem, cięższym. Ale to był tylko jeden z tych, co tutaj odłożyłem. Odłożymy dalej. Mamy tutaj kartę ognistą. Mamy Reshirama, Mew, Dego, Ilvetala oraz Xernasa. Jak mamy oczywiście karty już po japońsku, to oczywiście już się nabieramy wprawy, jeśli chodzi o nazewnictwo Pokémonów, bo w angielskich oczywiście widzimy nazwy bezpośrednio, nie? A w japońskich musimy się nauczyć. Ale jak nie patrzeć, te błyszczące są zajebiste. O wiele lepiej niż tych europejskich. Ogólnie amerykańskich, nie? Angielskich. wszystkie nacje zaraz wymienię, nie? Jeszcze mamy trzy boostery, które rzekomo są tymi słabszymi. No i się okaże, że faktycznie w japońskich ma to swoje odzwierciedlenie. Ale na pewno lepiej zgrzane są karty. Definitywnie o wiele lepiej. Mamy wodną kartę. Dobra, mamy Xernasa, Profesor Research. No i przekładę przełożyliśmy, nie? Ale mamy Mew i tutaj Cosmio. Oczywiście to jest Holiday zestaw. Mamy tutaj mroczną kartę energii. Cosmog. O, i tu bym trafiał od razu, zwróćcie uwagę. Mamy tutaj kartę, której mi brakowało. I oczywiście Dialga na koniec. Solgaleo. Ale oczywiście to jest zwykła karta srebrna, czyli takie podświetlenie niby troszeczkę. Nie ma już podświetleń takich, wiecie, tak jak wcześniej było przy Kyogrze. Co było dosyć ciekawym takim zabiegiem. Ostatni z tych takich lżejszych. Spójrzmy. Ja bym chciał, wiecie, uzupełnić kolekcję. Na pewno już wiemy, że w tych nie trafię tego, czego tego nie mam. Tylko sprawdzimy, co to w ogóle się kryje i czy faktycznie to jest to, co przewidywaliśmy. Czyli mam trawiastą kartę. A jednak się nie trafiło, zwróćcie uwagę, mamy VMAXa. Mamy tutaj Surfing Pikachu VMAXa. Surfing Pikachu VMAXa trafione, ale oczywiście to jest japońska, a tą kartę już mam niestety, więc z tych lżejszych jednak trafiła się karta VMAX w tym przypadku, jest najwidoczniej jakoś lżejsza. To jest najlżejszy boosterek z całości. Najlżejszy. On miał 75. 75, sprawdźmy, co w ogóle się w nim kryje. Stalowa karta. Reshiram. Pikachu. No i oczywiście to jest lipa, nie? Ale widzimy ewidentnie, że jeżeli jest najlżejszy, no to możemy się spodziewać ewidentnie tej Pikachu. Teraz cięższe, ale nie najcięższe. Czyli tamte oczywiście mogą generować po dwie karty rzadkie, nie? Nie muszą być super rzadkie, ale będą przyjmować po dwie. Karta walcząca. Lugia, Ho-Oh, Flying Pikachu i mamy o wersji tej holo takiej dziwnej, takiej kwadratowej, ale jest wersja kwadratowa karty, które normalnie byśmy wyrzucili, nie? Ma linię. Jakby się tak przyjrzeć dla was, to ona ma linię na cięcia po lewej stronie, także to nie jest jakby karta, którą nawet byśmy chcieli oddać do gradingu. Do tej pory mieliśmy, czekaj, Pikachu był Flying, był Surfing VMAX. Spójrzmy dalej, co tam się kryje w tych nie najcięższych, a ciężkich zestawach boosterów. Dokładnie boosterów samych w sobie, nie? Ale pierwszy raz otwieram japońskie karty, pamiętając fakt, gdzie oczywiście miało to miejsce na, bo już nie wiem czy na odcinku, ale na tutaj Community Day z Larvitarem, wiem, że Hiko w Warszawie był, otwierał japońskie karty boosterek i ja chyba tam zaliczyłem w topę. Jeśli chodzi o nazewnictwo Pokémonów, ale to oczywiście były moje stare czasy, a to były Pokémony z przyszłości, czyli z generacji, która aktualnie już w tej chwili jest zemsta. I oczywiście osoba, która wyłapie, jaki to był Pokémon, na którym się rypnąłem, otrzymam kod do znajomych w Pokémon Go. No bo oczywiście mogę, nie? Takie zagadki strzelać w trakcie. Why not? Karta stalowa. O, coś tam już widziałem. Karta stalowa. Mam nadzieję, że tutaj, wiecie, uzupełnię kolekcję. Lugia, Profesor Research, Surfing Pikachu V. Kochani, to jest ten moment.
uzupełnienie kolekcji. Japońskie karty musiałem kupić, żeby uzupełnić kolekcję. Czajcie bazę. Wyrzucamy kartę. Wyrzucamy kartę. W końcu mamy kolekcję uzupełnioną. Dwa zostaje boostery z tych rzadkich, w sensie cięższych. Ale otwieram, próbuję stworzyć to z drugiej strony, jednak chyba jakoś tak jest gorzej. Jak to się otwiera? Ale dobra, fajnie się otworzyło, mimo jednak inaczej, ale jest inaczej. Dobra, mamy walczącą. Mam nadzieję, że uzbieram wszystkie karty z energii, tych srebrnych. Mamy tutaj Xernasa, Kosmoga, Dialgę i mamy Mew. I dostała Holo. Po raz pierwszy cieszę się, że trafiłem Mew. Bo to jest ta Holo, ale teraz będę otwierał od normalnie, po staremu, czyli tak jak było wcześniej, że mogę od góry sobie normalnie przez połowę obciąć i jest z głowy. Na drugą stronę dalej walcząca, cały czas walczące karty, no cholera jasna. Mamy Ho-Oa, mamy Lugię, mamy Lunale i mamy... O, jednak coś tam źle wyważyłem, ale to była moja wina. Mamy Solgaleo, ale to jest zwykła karta, nie jest żadna podświetlona. W każdym razie, tutaj karta energii leci do mnie. Oczywiście tutaj później poprzestawiam te foliki, bo jednak nie chcę we wszystkich mieć tak samo, ale uwaga, uwaga, kochani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć boosterów ciężkich. Pięć boosterów ciężkich. Co tam się może kryć w ciężkich boosterach? Oczywiście tam, wiecie, było 90, ha, podejrzewam, piątka, jeśli chodzi o wagę. Więc wszystko się okaże teraz. Czy uzupełnię kolekcję? No, sądzę, że raczej nie, bo jednak więcej kart mi brakuje, niż jeżeli tutaj będzie prezentowanych. Ale mamy kartę ognistą. Mamy Reshirama. Mamy Lugię. Mamy Dialgę. Oraz... O dupę, rozbił. Ta karta oczywiście V są ciężkie, ale one są mało interesujące. Sporo wydałem pieniędzy na to, żeby kupić, bo całość zapłaciłem 6-7 stówek. 7 stówek zapłaciłem za całość wraz z opłaceniem cła. Mamy mroczny tutaj, mroczną kartę. Mamy Pikachu. Mamy Zekroma. Mamy Ilvetala. I jest profesor research japoński. Jest profesor research japoński. Kochani, jest. Trafione. Profesor research japoński. Z podstawowej kolekcji został mi tylko Mew. Teraz tylko i wyłącznie Mew. Kartę odrzucamy. Mamy profesora researcha. Tyle, że japoński. Dobra, nie nagrało się. Nie wiem dokładnie ile się nie nagrało. W tej chwili otwarty został kolejny boosterek i w nim trafiłem Pikacza, który normalnie nie jest dostępny w naszym dodatku. Normalnie go w Celebration wersji angielskiej nie ma tego Pikacza. To jest nowa karta i mamy teraz ostatni boosterek. Ostatni boosterek z Booster Boxa. Uwierzcie mi, to jest 16 boosterów i to są Booster Boxy japońskie. Po tyle zestawów po tyle w boxie się mieści. Dość nawet chyba w Booster Boxie normalnym, w dodatku takim expansion zwykłym, jest 30 boosterów, a nie 36. Także to jest różnica, ale tak mają i też po 5 kart, nie po 10, tylko po 5 kart. Co oczywiście, wiecie, to jest lepsze, bo zawsze oczywiście mamy pewność, że w jakimś boosterze mamy rzadką kartę i musimy liczyć tych, wiecie, normalnych kart, które są tam z tych, wiecie, nie rzadkie, tylko z tych takich regularnych, nie? Mamy wodną. Mamy wodną kartę. Mamy Lunale, Groudona, Kyogre i Pikachu Flying VMAX. Pikachu Flying VMAX, czyli ogólnie boosterek, znaczy sam booster box, który oczywiście dzisiaj otworzyliśmy, był nie najgorszy, bo dał nam oczywiście tutaj dwie karty do uzupełnienia, jeśli chodzi o cały zestaw Celebration, ale mamy jeszcze jednego boostera, oczywiście, który będziemy otwierać w kolejnym odcinku. I tutaj też jest 16 boosterów. Tyle ode mnie, dziękuję serdecznie za uwagę i trzymajcie się, do zobaczenia. Heja!